Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w lipcu. Zapraszam. Time on Frog Island, 12 lipca. W tej sympatycznej przygodzie podróżnik, w którego wcielamy się, wypłynął na pełne morze i niestety trafił na sztorm. Jego łódź została zniszczona, a on sam wyrzucony na brzeg nieznanej wyspy. Jak się okazuje, zamieszkują go żaby chodzące na dwóch łapach, z którymi da się porozumieć. W zasadzie to zachowują się prawie jak ludzie. Świat wyspy jest dla nas otwarty, więc można go swobodnie eksplorować, ale żeby dostać się w niektóre trudno dostępne miejsca, przydadzą nam się dodatkowe narzędzia. Pomagając żabom w ich problemach odnajdziemy różne skarby, a także odwdzięczą się nam one za pomocą przedmiotów, dzięki którym odbudujemy łódź lub zdobędziemy umiejętności. Możemy też spróbować coś wyłowić lub wygrzebać z ziemi, dzięki czemu uda nam się stworzyć napoje. Przygodowa gra w miłej atmosferze. Sferze dla chętnych na pokręcone wyprawy. The Tale of Bistun, 13 lipca. Inspirowana średniowiecznym poematem o tragicznej miłości perskiego króla i chrześcijańskiej kobiety, przygodowa gra akcji. Wcielamy się w rzeźbiarza, który stracił pamięć i aby dowiedzieć się wszystkiego o sobie na nowo, przemierza długą i pełną niebezpieczeństw drogę. Toczy on dynamiczne walki za pomocą jednej z trzech rodzajów broni, które również umożliwiają używanie specjalnych umiejętności. Zabijać przyjdzie nam maszkary prosto z perskich legend, więc może zobaczymy coś nowego. W trakcie historii napotkamy także miejsca, które pomogą nam dodatkowo odzyskiwać pamięć i dowiedzieć się więcej o świecie. Ciekawą sprawą jest narrator, którego co jakiś czas usłyszymy, a będzie on opisywał przemyślenia bohatera, jak i komentował wydarzenia, których będziemy świadkami. Za produkcję odpowiada niderlandzkie studio, a wydawcą jest polska firma. Ciekawe, jak zagrała ta współpraca. Eyes in the Dark – The Curious Case of One Victoria Bloom, 14 lipca. Dom rodzinny Victorii Bloom został opanowany przez mroczne siły, które dodatkowo porwały jej dziadka. Złapała więc ona za proce i latarkę i ruszyła na ratunek. Za każdym razem, gdy od nowa zaczniemy grę, poziomy będą inne, ponieważ są generowane losowo, co da nam inne doznanie. Przemierzając ciemność, Victoria walczyć będzie z licznymi przydupasami mroku, po drodze ulepszając swój ekwipunek, zyskując nowe bronie do pokonania coraz potężniejszych wrogów, jak i przedmioty pomagające jej w przemieszczaniu się. Niech światło zwycięży mrok, jeśli jesteście maniakami platform Mówek 2D. Endling, 19 lipca. Przez działalność ludzi Ziemia staje się miejscem coraz mniej nadającym się do zamieszkania. Zanieczyszczenie i niszczenie środowiska wpływa destrukcyjnie na świat istot żyjących i znajdują one coraz mniej miejsca dla siebie. W tej przygodowej grze z elementami survivalowymi wcielamy się w lisicę, która próbuje oddalić siebie i trójkę swych szczeniąt jak najdalej od niebezpieczeństwa. Po drodze obserwujemy ich rozwój i poznajemy odmienne charaktery, kryjąc się przed ludźmi i złem, które ze sobą niosą. W kryjówkach będziemy planować kolejne kroki i nieraz przemierzać lokacje pod osłoną nocy. Trening, jaki zapewni swym dzieciom, musi zrobić z nich silnych drapieżników, albowiem większość świata jest nieprzyjazna. Czy uda im się znaleźć miejsce dla siebie? Stray, 19 lipca. W cyberpunkowym świecie przyszłości po ludziach nie pozostał już praktycznie żaden ślad. Zastąpieni oni zostali przez roboty, które teraz rządzą światem. W ogromnej metropolii znalazł się także kot, który został odłączony od swojej rodziny i pragnie się z nimi zjednoczyć. Naszym zadaniem będzie mu pomóc, przemierzając dystopijne otoczenie, eksplorując, rozwiązując zagadki, a także wykonując typowe kocie czynności. Gdy zaprzyjaźnia się z małym droidem, ten okazuje się pomocny w dążeniu do kociego celu, a także przy sprawianiu psikusów mechanicznym mieszkańcom. Kto po zniknięciu człowieka okaże się tak naprawdę godnym zastępcą i czy naszemu przyjacielowi uda się zjednoczyć z braćmi?
River City Saga, Three Kingdoms, 21 lipca. Znane dobrze wszystkim rzeźniącym za młodu na Pegasusie mordki powracają w kolejnej widowiskowej bijatyce. Kunio-kun, znany jako River City na zachodzie, to seria humorystycznych mordobić, w które wplecione czasem zostały jakieś dodatkowe zasady, na przykład z hokeja czy piłki nożnej, ale nikt się nimi raczej za bardzo nie przejmował. Tym razem przenosimy się do Chin w okresie czasowym, gdy rozbite one były na trzy wrogie królestwa. Znane wszystkim postacie odgrywać będą różne role w wydarzeniach historycznych, w których będziemy brać udział, przy okazji śmiejąc się do rozpuku. Rozgrywka będzie skupiać się głównie na eliminacji wrogów za pomocą broni białej lub soczystych kombosów. Kunio-kun zawsze mile widziany. Przewidziany jest tryb dla pojedynczego gracza, jak i kooperacja. Bear and Breakfast, 28 lipca. Pewnego dnia niedźwiedź Hank, przechadzając się po lesie z przyjaciółmi, odnalazł opuszczoną chatkę. Postanowił ją wyremontować i otworzyć własną gospodę. Pomagając mu w tym, musimy ją umeblować i zapewnić przybyłym gościom posiłek oraz wszelkie dogodnienia, by byli na tyle zadowoleni, by rozsławiać nasz przybytek wśród mieszkańców lasu. Opłaci nam się też rozmowa z nimi, wykonywanie zadań pobocznych i eksploracja lasu, aby odkrywać kolejne tajemnice i kto wie, w co nasz niedźwiedź może się wpakować. Za zadania otrzymamy nowe wyposażenie oraz profity, dzięki którym udoskonalimy gospodę. Gra jest miksem gier przygodowych, symulacyjnych i ekonomicznych, zapowiadająca się na lekką i przyjemną rozgrywkę. So it turns out that humans are coming back for some reason and they need a place to stay. There's old rundown buildings all over the place and you're just the bear for the job. The game follows a linear story that you advance by solving quests. A lot of them involve finding materials, building. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące tym razem. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a my zobaczymy się w kolejnej części już za miesiąc.